przyzwyczajeni, ale pierwszy powód chodzenia to było trudności wejścia do domu po klatce schodowym wulkanom. Stąd wybrałem siłownię i na nią przechodzę. Jak wygląda taki trening? Ja nie wiem, jak mi to nie nazwał trening, bo ja nie trenuję, ja przychodzę, ćwiczenia ustalone mam w zasadzie od pierwszego pobytu przez instruktorów tutaj i poza małą różnicą realizuję je. To jest przyjemność przychodzenia dla własnego zdrowia. A zawodowo sportu nie uprawiałem, z umowy sportu fizycznego. No. Po kilku pobytach właśnie na określony poziom, no tak zostaje. No. Bo ponadto jeszcze dwa razy w tygodniu jestem na basenie. Na basenie, na saunie, na pływalni. I tak to życie leci. Jest ktoś albo coś, co pana dodatkowo motywuje, dopinguje? Nie wiem, najbliżsi co? Przede wszystkim akceptują. Akceptuję, natomiast jeśli to nie powoduje żadnych innych skutków, nazwijmy to ubocznych, to tak to zostaje. No. Młodych patrzę o tej porze, no ciężko tutaj spotkać. Albo młodzi o tej porze to śpią. Aha. Ale później też nie zawsze, bo te czasy przy komputerach... To z tym musiałby pan zwrócić się do właściciela, on wie lepiej kto kiedy przychodzi. Ale co pan o tym myśli, że ludzie tak w sile wieku właściwie no, nie pracują nad tą kondycją, nad zdrowiem? Nie zgadzam się z panem. Mój wnuk ma już 28 lat, mieszka w Krakowie i też siłownie korzysta. Czyli może to tradycja. Syn mieszkający w Suwałkach też chodzi na siłownię, co prawda nie na to, ale na inne. Siłownia, czyli sprawność fizyczna jest w mojej rodzinie. I to jest najlepszy sposób rehabilitacji. Ja miałem możliwość być na rehabilitacjach w różnych ośrodkach kraju. I żadna rehabilitacja nie zastąpi siłowni. Ja tu dobieram ćwiczenia takie, jakie na tych przyrządach, jakie mi odpowiadają. 4 dni temu skończyłem 80 lat. Pięknie. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Poczekaj, nie, to z szacunkiem dla pana redaktora. No. Najlepsze życzenia. Zdrowia. Dziękuję bardzo. Życzymy dalszej aktywności, dalszych 50-100 lat. Czy warto? Warto. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. 200 lat. To świeczki. Ja po raz pierwszy w życiu obchodzę 80 lat, to świeczki gasi. Najpierw marzenie. Trzeba pomyśleć. Zdrowia. Вот. Точно.